No dobra. Co teraz? Teraz będziemy improwizować. Mów jaśniej. Dostałam się na dach techniczny. Musisz znaleźć sposób, żeby wciągnąć mnie wyżej. Brak planu to mój ulubiony plan. Daj mi parę minut. Daję ci minutę. Rozejrzyjmy się. To niech sobie tu przerwę spędzi na boku. Patrz, chodź ty też. O, patrz, śmietnik. Widzisz, jaki fajny? No, ten już raczej w kosmos nie poleci. Dobra, ciebie też sprzątnę, jak już robimy to... Wszystko po cichu, to robimy to po cichu. O, znowu się czuję jak Hitman. Jak się sika, dobrze czy niedobrze? Dobra, ten też się powinien zmieścić. Okej. Okay. Johnny Silverhand. A jak ty tam daleko zaszedłeś, Johnny Silverhandzie? Który okazuje się jesteś wszędzie. No rozejrzyj się po dachu. Rozejrzyj nam się przecież. Co my tu mamy? Rury elastyczne. To się nie nada. Kable. Nie wytrzymają ciężaru. Wiesz, że cię słyszę? No nie wiem, ale dobrze, że mówisz, bo teraz już wiem. Ale szleje. Wąż strażacki. Co mi? Chyba mam pomysł. Wężu. Jaki pomysł? Łap. Daj znać, jak będziesz gotowa. Mam. No to się obwiąż. Trzymaj się mocno. Jeszcze trochę. Johnny, weź mi tylko teraz nie zemdlej, co? Nie, kurwa. Mam. Już. Masz walizeczkę, wszystko masz, buciki przygotowane. Było blisko. No, Johnny chciał mnie zabić, ale na szczęście się rozmyślił. Ale następnym razem, oby nie było następnego razu. Oby. Vi, co z tobą? Nic, posiedzę i spoko. Wiesz, co mi jest. Obie ledwo trzymamy się życia. Przepraszam cię. Przestań. Niedługo będzie po wszystkim. Dzięki tobie. No, twoja pomóc broń. Coś? Moja broń, dziękuję. Bez broni jak bez ręki. System notyfikacji. Jeszcze coś? Szczepy bojowe zostały włączone. To tak też umiesz? Fajnie. Dobra. Poczekaj. Co się dzieje? Łapię jakieś fale radiowe. Cholera. Zaszyfrowany kanał. Możesz go zhakować? Mogę spróbować. Może ja mogę. Ja też się trochę znam. Nie stójmy tutaj. Przy okazji gratuluję profesjonalizmu. Tam na dole przymykałaś się jak cień. Jak chrabąż, jak gajowiec. Miałam profesjonalne wsparcie. Zresztą co ty gadasz, jak tam przymykałaś. Kilku gości spacyfikowałem. Nie ukrywam. Szlak ten sygnał. To częstotliwość komunikacji nowych stanów. O, pewnie Rick nas szuka. Będą tu za 45 sekund. Tutaj, szybko. Kurwa. Reed mówił, że nas znajdą. Jeszcze nas nie znaleźli. O kurwa. Ona jest na pokładzie. Podchodzą do lądowania. Otwieraj! Co mi? Do środka. A że helikopter mają? A dlaczego właściwie helikopter, kiedy ja widziałem tutaj już normalnie, jak oni to mówili, na to awałki?
Złap za którąś z łopatek. Przycisnę się na drugą stronę. Śmigłowce bojowe nad wolnym miastem Night City. Robi się gorąco. Port kosmiczny. To eksterytorialna strefa neutralna. Prezydentka USA właśnie łamie międzynarodowe prawo. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja znam prezydenta Night City. Śmiechowarte. Dobra, poszedł. Musimy uważać. Szlak. Ekstremistka! Pani prezydentko. Agencie specjalny Reed. Potwierdziliśmy obecność V na terenie portu kosmicznego. Co to cię takie podejrzany podróżny komandosi? Sąper? Ruszcie, bo cię zauważą. Sądzimy, że jest zbyt słaba, żeby poruszać się o własnych siłach. Prawdopodobnie czeka gdzieś w ukryciu. Prawdopodobnie to za mało. Dawaj, dawaj, biegusiem. Orbital R wie, co się dzieje? Zdążyli uruchomić alarm, ale nie znaleźli. A co z naszymi agentami? Część została zdekonspirowana, ale ręczę, że Orbital R niczego z nich nie wyciągnie. Reszta nadal szuka Songbird. O błędach w dowodzeniu operacją porozmawiamy później. Nigdy nie umiałeś prosić o pomoc. Pomyślałam, że przyda ci się wsparcie. Mam wszystko pod kontrolą. Już dawno straciłeś kontrolę. Pogódź się z tym. To prawdziwa twarz Rosalind Myers. Nie ta z plakatów wyborczych. Ej, co ty gadasz? Mam ją zastrzelić? Mógłbym to zrobić, wiesz, jak chcesz, jak mi ładnie poprosisz. Wiem, że zależy ci na tej dziewczynie. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Rozumiem, że chcesz ją chronić. Ale twoim obowiązkiem jest przede wszystkim chronić swój kraj. Songbird dokonała wyboru. Wyciągniemy względem niej konsekwencje. Jest jeszcze jedna rzecz, Reed. Projekt, w którym brała udział. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Jest źle. Bardzo źle. Jeśli Songbird dostanie się w nieodpowiednie ręce, nawet nie chcę o tym myśleć. Nikt poza nami nic nie wie. Nie możemy ryzykować. To byłby koniec Nowych Stanów. No ja wiem przecież wszystko i ja nakapuję, jak sobie nie pójdziecie. Żadnego ryzyka. Tak musi być. Słyszałaś to? Dla mnie to też nie jest łatwe. Lubiłam Somi. Ufałam jej. Ale są takie wybory, po których nie ma odwrotu. Wybory? Twoje czy jej? Słucham. Słyszałaś, Rosalind, ale teraz to nieważne. Wiem, co muszę zrobić i zrobię to. Dawaj, Reed, my kolegami jesteśmy. Udzielam ci wszystkich niezbędnych autoryzacji. Starajcie się nie strzelać w głowę. Mogłam się tego spodziewać. No i co teraz? Ej, Reed! Chodź pogadamy. Za 3 minuty w kiblu. Słyszeliście. Tak jest. No to mamy przejebane po całości. Spokojnie. Jestem z tobą. Nie mogą ci nic zrobić. Nie znasz Myers. Wyciągnie mnie z piekła specjalnie po to, żeby się zemścić. Znikajmy stąd. Jeszcze nie jesteśmy w piekle. Ja już byłem raz. I w sumie nie powiem, żeby było to jakieś specjalnie złe miejsce. Spotkałem paru tam ciekawych ludzi. Wchodziło tam ze mną paru gości z tego, z Voodoo Boysów. Ale oni musieli niestety zostać przed furtką, bo ich diabeł dalej nie wpuścił. A diabeł swoją drogą to też był fajny gość. Ewakuują cywilów. Czyli szykują się na grubą rozpierduchę. Dobra, to teraz z powrotem do terminalu. Jeszcze tylko wsadzimy cię do promu i będzie po wszystkim. Na płytę startową pojedziemy pociągiem, ale najpierw musimy się przedrzeć przez terminal Tycho. O, coś tam się już chyba dzieje. Zaczyna się. NUSA kontra Orbital R.
Niech się wykrwawią. No niech się wykrwawią, ale znaczy, że co, my tu będziemy czekać po prostu? Panieńcze mnie przeładowuje! Zająć pozycję! Przyjąłem! No i co? Żołnierzy i morale z tego by wynikało. Weźcie się w garść! Mamy straty! No to, to ja widzę. Oj, te roboty będą twarde. Twarde i niedobre do rozbijania snajperką. Dobrze, trzeba w te słabe punkty strzelać do grubych robotów. Tylko nie wiem, ile tych słabych punktów mogę namierzyć jeszcze, bo póki co nie wyskakują. A jest. Dobrze. To terrorystka, uważajcie! Strzelacie spod! Ja jestem gajowym. Tam jest wyjście. Szybko! No to szybko teraz, biegiem. Leżę! Zająć pozycję! Mamy straty! Ja przepraszam za te straty. Ale ja w ogóle nie mam nic do was. To tak przypadkiem wyszło, że akurat jesteśmy po przeciwnych stronach barykady. Nie zatrzymamy się, bo jeszcze nie koniec. Nie daj się teraz. No, ja staram się nie dać się zabić już odkąd pamiętam. Robot, tutaj coś tam. Dobra, tego nie lubię. Znowu mi się przegrzał, o, ten karabin.
No ładuj, ładuj, ładuj ten karabin, a ty się schowaj, co ty robisz? O. Dobra, nie ważne. A ty! To już to wszyscy. Dalej. Naprawdę wszyscy? Nie, jeszcze tam ktoś został, na pewno. Dziwny punkt podejścia przyjmujemy, ale nie będę się sprzeczał. Było blisko. Kurwa. No to trzeba się było nie wychylać. Czekaj zresztą, tam jeszcze ktoś się śmieje ze mnie. No, już się nie śmieje. Pakuj się do tej windy. Wyglądasz już jak 100 nieszczęść. Jak już stwierdziłem, że ci pomagam, to ci pomogę. Tylko ty mi nie ten. Nie wchodź w drogę, nie przeszkadzaj. No, kliknij to. O, czy mogłaś guzik kliknąć? Uważaj! O kurwa. Myślałem, że będą strzelać do nas. Było blisko. Ale chyba nas nie widzieli. Ja bym powiedział, że chyba widzieli. Jak ten śmigłowiec nas dorwie, będziemy bez szans. No to postarajmy się, żeby nas nie dorwał. Kurde, zastanówmy się, co mogliśmy zrobić z tym śmigłowcem? Ty, nikogo. Ja zadzwonię do Afterlife. I niech oni może jakąś Katiuszę nam podeślą tutaj na ten śmigłowiec, co? Skoro wojna, to wojna. Nie będziemy się oszczędzać. Jakby co, to mam Panadol. Na to, co mi dolega, Panadol nie pomoże. Pozwól mi rzucić okiem na twój hardware. Czy to bezpieczne? Znam większość twoich podzespołów. Uruchomię autodiagnostykę i dam ci dostęp do twojego BIOS-u. Widzę. Spróbuję podkręcić kompensator. Oby wytrzymał. Tak to jest, jak się ma lewy hardware nie wiadomo skąd. To wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale liczy się cel, prawda? Już niedługo. A wcześniej jeden rock'n'rollowiec mówił, że nie liczy się cel, tylko podróż. He. Nie powiedziałaś mi jednej rzeczy. Kto załatwił ci ten lot? W sumie to nie wiem. Przysłał Proxy. A ten wiesz, niepodobny do nikogo. Drogi garnitur, czarne włosy, niebieskie oczy. Zadał mi kilka pytań, na które tylko ja znam odpowiedź. Chodziło o Blackwall? Między innymi. Nie rozmawiajmy o tym. Nie oceniaj mnie, proszę. Psz, ja tego nigdy nie robię, prawda? Co ty w ogóle opowiadasz? Nie wiem, czy już ci to mówiłam, ale jesteś jak magnes na kłopoty. Ukryte talenty. Lepiej się zbierajmy. Pomożesz mi wstać. No, wstawaj. No, wyglądasz już lepiej. Niewiele lepiej. Ale? Ale lepiej. O kurwa, uważaj. Chowaj się. Walka, no dobrze, a z kim walczymy? Przestali strzelać! Ruszaj się! Co jest? Nie otwiera się! Schowaj szybko! O!
Schowaj się czy schodami, bo mi helikopter zagłuszył. Schodami, tak? Dobrze. Czekaj, czekaj, panie... Panie narwany helikopterze. Słucham? Kto się boi? Lisek chytrusek chyba. Przestali strzelać! Ruszaj się! Pierdolona majerc! Skup się teraz! Dobra, niech strzelają. W tym trybie to mogą się postrzelać co najwyżej. Chodź tu. Nie będziesz mi denerwował. Pośpiesz się. No przecież cię nie zostawiam, nic się nie bój. Czekaj powoli, aż helikopter przestanie ogniem walić. No i wtedy powolutku do mnie idź. To nie jest dobry pomysł, wiesz co? Idziesz całym środkiem linii ognia. No ale głowa w dół, no tak. Czyli jakieś szczegóły pamiętasz. Chociaż niewiele ich. O kurwa. Żyjesz? Chyba. Ja? Musimy wsiąść do pociągu. Zawiezie nas na płytę kosmodromu. No nie wiem, przecież ten pociąg to będzie idealny cel dla helikoptera. Ja się pytam, dlaczego siły zbrojne lokalne nie reagują, kiedy tutaj się taki atak odbywa zmasowany. I zaraz nas helikopter przez to okno strzela jak bonidydy. Jesteśmy na widoku. Ruchy. Ruszam się. Coś cię boli? Naprawdę chcesz wiedzieć? Skurwysyny nam nie odpuszczą. To będą musieli umrzeć. Łatwo ci mówić, kiedy to ja strzelam. Głównie. Teraz dowierzę kontroli lotów. Przyślę po nas pociąg. Idź przodem. Może być różnie. Za cicho tutaj. Zaraz nam normalnie czołga na jakiegoś na głowę zrzucą, jak nic. Dobra, jestem gotowy na tego czołga, dawaj go. Uważaj! Kurwa, to pułapka! Nie dostaną nas. Schowaj się! I mi się wydaje, wiesz co, The Songbird, że w ostatecznym rozrachunku to Reed jednak stanie po naszej stronie. Takie mam wrażenie. Co jest? Oj, czekaj. Mocno oberwałem, ale nic, drugie życie. Niestety kosmiczni wojownicy też jak widać nie wystarczą, żeby mnie pokonać. Trafiłem. Też wyglądało jakbym trafił. No masz, teraz się będziesz szkitrać za osłoną. Udało się trochę. Ten był ostatni. Nie oberwałaś? Wszystko okej.
To aż jest zadziwiające. Idziemy. Trzeba ściągnąć pociąg. Dobra, co mam wdusić? Powiedz, co mam wdusić? Nic tu nie widzę. Ktoś mnie odciął. A, to ty mnie odcięłaś. W porządku? Co teraz? Odpalę tę konsolę i ściągnę pociąg. Pamiętaj o podsieci serwisowej kolejki. Na pewno jest dużo wolniejsza. Nie mówię, żeby z niej korzystać, tylko żeby ją zablokować. Myślisz, że będą chcieli mnie oflankować? Masz rację. Postawię tam lot. No to do roboty. Powodzenia. A co ja mam robić? A, odpieraj ataki. No jak ci idzie? Potrzebuję więcej czasu. Skąd byście się tu wzięli? Kto was tu zapraszał? Ja wiem, że to wygląda trochę dziwnie, że wy tutaj robicie szeroko zakrojoną akcję antyterrorystyczną, a ja kijem baseballowym się bronię. Wytrzymaj, już kończę. Jedzie, ale jeszcze nie przyjechała. Idę do ciebie. No, Songbird, co się z tobą dzieje? Nic ci nie jest? Miałam szczęście. Tym razem. Jesteśmy bez szans. Muszę sięgnąć za Black Walla. Nie ma innego wyjścia. A co tam? Co nam to pomoże? Sprzęgniemy się neuronalnie. Będę cię asekurować. Przyda mi się. Proxy. Gotowa? Zaczynaj. Chciałem powiedzieć, że we mnie to zawsze samoloty lecą. I helikoptery. Dychasz? Sami, żyjesz? Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć do pociągu. Boli. Wiem, Sami, ale udało ci się. Uratowałaś nas. Słyszysz? Wi. Blackwell. From the moment
moment I understood the weakness of my flesh. It disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. Your kind cling to your flesh, as if it will not decay and fail you. One day the crude biomass that you call the temple will wither, and you will beg my kind to save you. Zaraz będziemy na płycie. Ty, chyba ktoś do ciebie strzelił. Widziałaś to? Trzymasz się jakoś? Zastanawiam się, co będzie z Reedem, jeśli nam się uda. U Myers jest już skończony. Niewiele się zmieni. Posłuchaj tego szumu. Mam ochotę zasnąć i już się nie obudzić. Lepiej nie, lepiej się wstrzymaj. Wyśpisz się na księżycu. Hej, nie zasypiaj. Zastrzyk, chcesz? Śnił mi się ostatnio, Reed. Ciągle ten sam koszmar. Jak wtedy, w tamtym pociągu. On umiera przeze mnie. Może Reed ma taki sam koszmar. Też opowiadał mi tę historię. To znaczy, że ci ufał. Zdradziłeś mi jego zaufanie. Dawne dzieje. Nie warto tego rozpamiętywać. Nie mogę przestać o tym myśleć. Wszyscy popełniamy błędy. Somi. Straciła mnie tylko Rita. Co masz na myśli? Matryca neuralna V. Można jej użyć tylko raz. Jak to tylko raz? To jest Ziza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Bezpowrotnie. No to co, no ale to nic nie szkodzi, bo ja i tak nie liczyłem na to lekarstwo, szczerze mówiąc. Chociaż, no, świńska zagrywka, zaraz, nie ma co. A co ze mną? Przecież wiesz, będziesz walczyć dalej. Jesteś silniejsza ode mnie. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. Serio? Serio? Ja... myślę, że... niedługo umrę. Naprawdę żałuję, że nie byłam z tobą szczera. Przepraszam. No nic się nie przejmuj, ja już od samego początku wiedziałem, że to ściema. Nie musiałaś ukrywać przede mną prawdy. I tak bym ci pomogła. Somi. Kurwa. Zaimponowała mi. Oszukała wszystkich. Myers, Hansena, Reeda, no i ciebie.
No przecież mówiłem, że ja się nie dałem nabrać. To nie pierwszy raz, jak mnie ktoś wystawił. Dam sobie radę. Wiesz, Vi, czasami rozczula mnie twoje podejście do życia. Naprawdę. Zgadza się. Dziewczyna cię wyruchała. I masz prawo być na nią wkurwiona. Ale nie odpuściła do końca. I za to należy jej się szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Rida. Zabije mnie. Ale ty masz ego. Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinnaś już ją obudzić. Hej, już prawie jesteśmy na miejscu. Powiedzmy, że to jest taki układ, że ty nie odpuszczałaś do samego końca. Jeszcze trochę. To ja też do samego końca nie odpuszczę. A Rida i tak pewnie jeszcze spotkamy. Już blisko. Może nawet Alex spotkamy. A może i panią prezydent spotkamy. Kurwa. O, mówiłem. Stój. Jeszcze kroki nie żyjesz. Zatrzymaj się albo cię zabiję. Już. Widzisz? Tylko ją położę. Powoli. To co teraz? Nie zabierzesz jej. Oszczędźmy sobie tekstów rodem z Bushido 10. Poważnie, chcesz ją wysłać na księżyc? Popatrz na nią. Tylko nasi technicy mogą jej jeszcze pomóc. Tam, na dachu, pozwoliłeś wydać na nią wyrok. Słyszałeś? Każde słowo. Sytuacja się zmieniła. Oddaj mi Songbird. Wciąż mogę jej pomóc. Somi nigdy sobie nie wybaczyła, że 7 lat temu wykonała rozkaz Myers. Wiesz o tym? Z tobą będzie tak samo. Będziesz żałować do końca życia. Teraz nie chodzi już o tę dziewczynę. Chodzi o to, żeby nie wywołała kolejnej wojny. Zabieram Songbird do Waszyngtonu. Musi odpowiedzieć za zdradę. Całe życie chowasz się za sztandarem NUSA. W końcu cię z nim pochowają. Nie rozumiesz. Rozumiem lepiej niż ty. Myślę, że nie robisz tego dla Nowych Stanów, ani nawet dla Myers. Ty to robisz dla siebie. Bo bez tego nie istniejesz. Weź dorośnij wreszcie. Dawno się pogodziłem ze swoją osobistą porażką. Próbowałem pomóc Songbird, bo mi na niej zależy. Odebrała mi wszystkie argumenty. Ciebie też pogrąży. Oddaj mi ją i uratuj siebie. Nie możesz mi nic zaoferować. Ani ty, ani FAA, ani pieprzone Nowe Stany z Myers na czele. Songbird nie dała ci tego, co obiecała. Co? Nagle zaczęło ci na mnie zależeć? Myers zawdzięcza ci życie, a ona spłaca długi. Lekarstwo miało tylko jedną dawkę. Songbird postanowiła zachować ją dla siebie. Rozumiem. Oddasz Songbird, jeżeli ta jedna dawka będzie twoja. Potrzebuję też ludzi, którzy przeprowadzą zabieg. Mówiłeś, że masz kontakty w Europie. Ma. I w Langley też. NUSA mają najlepszych specjalistów. Wyciągną dla ciebie te dane, a potem cię zoperują. Umowa stoi? Chyba nie. Reed, nie oddam ci Somi. Kurwa. No, przykro to się skończyło. Niestety. Nie miałaś wyboru. Miałam, ale nie chciałam innego podjąć. A twoja klientka zaraz dołączy do Rida, jeśli się nie pośpieszysz. Już dobrze. Jeszcze tylko ostatni wysiłek.
na księżyc, Sumi. Uciekasz od nich wszystkich. Czasem myślę, że też chętnie zostawiłabym to wszystko gdzieś daleko za sobą. Dobra, co my tu mamy? System wspomagania życia. Diagnostyka, ciśnienie, tlen, pompa infuzyjna. Już, już. Spokojnie. Podłączyłem ci tlen do mózgu? No cóż, powodzenia mimo wszystko. Ja sobie spadam. Mimo wszystko. Banita. A, wezmę ten pistolet, nie pogniewasz się. Ciebie też mógłbym wziąć, ale niestety nie ma takiej opcji chwilowo. Zasilanie wewnętrzne włączone. Ciśnienie wodoru właściwe do startu. Automatyczna sekwencja startowa zainicjowana. No, to nie ma już odwrotu. Do startu 60 sekund. Zapłon silników głównych RS-2-5. Zaraz lecimy. Pierwszy raz wystrzeliwuję pojazd kosmiczny. Ja też. Startu 50 sekund. Silniki stałego materiału pędnego uruchomione. Iskrowniki aktywne. Cokolwiek czeka Sumi na orbicie. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Jest wolna. Udało się jej. Miała to, czego mnie zabrakło. Szczęście, kurwa. To nie jest szczęście, Johnny. Wy po prostu chcieliście innych rzeczy. Tak? To powiedz mi, czego tak bardzo chciałem. Aplauzu. Wszystko, co robiłeś, robiłeś pod publiczkę. Może. Może rzeczywiście mogłem zrobić więcej. A może po prostu nigdy nie wierzyłem, że wyjdę z tego żywy. I może... Może ta dziewczyna doprowadziła sprawy do końca, a mnie zabrakło do tego determinacji. Może. Przynajmniej jesteś ze sobą szczery. To też jest jakiś rodzaj wolności. Powiedz mi jeszcze, że ograniczenia są tylko w mojej głowie. Obserwuj widowisko. Do startu 0 sekund. Został tylko żeton po całej tej wielkiej akcji, w dodatku zakrwawiony. To co teraz? Teraz zrobimy papa twoim marzeniom o długim i szczęśliwym życiu. Ej, daj spokój, przecież mamy wszystko dogadane już z tymi gościami. O, spędzimy razem jeszcze trochę czasu. O kurwa, cudownie. Nie jest tak źle. Wyszliśmy cało z wojny polityków ze szpiegami. Na pewno dorobiłaś się potężnych nieprzyjaciół. Myers o tobie nie zapomni. Nie po tym, jak zabiłaś jej najwierniejszego człowieka. Przeceniasz ją. Myers już raz poświęciła Rida. Teraz przynajmniej sam mógł zdecydować, jak chce umrzeć. Zginął na własnych zasadach. To najlepszy koniec, na jakim mógł liczyć. Lepszy niż życie ze świadomością, że zdradziło się swoje ideały. Teraz muszę się skupić na sobie. Miło było pokrzyżować plany NUSA i wystrzelić półżywego cyborga w kosmos. Tak się właśnie zostaje legendą. Ale zegar tyka. Umierasz. Musisz coś z tym zrobić.
Wiesz co, już powoli przestaje mi to przeszkadzać. Ale zrobimy co w naszej mocy. King of Wands. Take some bird to the stars. No, wychodzi na to, że za różne zakończenia są różne osiągnięcia. Co skłania do tego, żeby jednak kilkukrotnie ten dodatek przychodzić. No w porządku. To było właśnie widmo wolności. Jak pokazała rozgrywka, okazało się, że było to widmo wolności Songbird, która sobie swoją wolność wymarzyła i czy ostatecznie ją otrzyma, to się okaże dopiero. Być może dożyjemy, być może nie dożyjemy, być może się dowiemy, być może się nie dowiemy. Ogólnie dodatek podobał mi się, był fajny. Dosyć skondensowany, dosyć skupiony, ale generalnie pełen ciekawych zawartości i takich nowości wprowadzonych do gry, których tu brakowało, między innymi właśnie misji związanych z samochodami, czyli kurierką, oraz misji typu kontrakty, które byłyby dużo bardziej zróżnicowane niż wejść, zabić, wyjść. A tych było tutaj kilka. Więc z tym odcinkiem kończymy dodatek, a ja zapraszam już wkrótce na odcinki kolejne, prawdopodobnie zostało ich już niewiele, w których to będziemy kończyć całą grę, no i powoli rozstawać się z Night City. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Found out treasures are always lost, pleasures and rage come back. I'm watching you. Be careful with your mind. To face.
found out treasures are